Polsko! The prisoner-turned-president who transformed this nation, thank you, Lech Wałęsa, for your outstanding leadership. Gdzie oni są? Pracujemy coraz dłużej, nie mamy gdzie mieszkać, dlatego chcemy świętować dzisiaj. A co za ton! Za ukłony zabieram w każdym zdaniu! I jakie mądre przekonania! Sytuacja jest prosta. Jeżeli masz mieszkanie, to albo je wydajesz za strasznie drogo, albo je kupiłeś na kredyt, który będziesz spłacać, aż umrzesz. I to jest perspektywa, z którą można się pogodzić, ale niekoniecznie trzeba, bo umrzesz, no po prostu. I będzie ci szkoda tego czasu potem trochę. Więc możesz także szukać jakichś alternatyw. Odnajdujemy tutaj jakieś możliwości przeżycia w kapitalizmie, które są bardzo limitowane i bardzo kryminalizowane, aczkolwiek, jeżeli dobrze się rozejrzysz, to zawsze możesz znaleźć jakąś taką niszę tego typu i ona może być nawet całkiem szeroka, chyba że byś w centrum miasta i wystarczy ją otworzyć i dzieją się rzeczy niesamowite i można przeżyć różne przygody i można przeżyć w ogóle. Próbujecie wmówić nam, że mamy świętować 25 lat wolnej, cudownej Polski. To przypomina nam, że kiedy wy osiedliście na laurach i zaczęliście krok po kroku sprzedawać wszystko, łącznie z ludźmi, nasza walka dalej trwała. Walka o godne życie dla wykorzystywanych pracowników, dla osób bez domu, dla osób ubogich czy imigrantów. Chcemy wam powiedzieć, że ta walka dalej będzie trwała, dopóki wasz opresyjny system całkowicie nie upadnie.
zapowiadamy z pełną świadomością naszych słów zemstę. Zemstę za 25 lat biedy, wyzysku, za 25 lat niesprawiedliwości i nierówności. I obiecujemy, że za każdą jedną eksmisję będziemy zajmować kilkanaście budynków takich jak ten. Zajmiemy też ratusz, zajmiemy Pałac Kultury, w przyszłości zajmiemy całe miasto, bo miasto należy do nas, do ludzi, a nie do elit. Nie do rządów, nie do elit ekonomicznych. Uważaj, Pałacu Kultury! Będziemy tam wkrótce. Bogaci są coraz bogatsi, a biedni są coraz biedniejsi, czyli bogaci nie chcą się podzielić chyba, nie? No mają tak dużo, że po prostu już im od... France, I mean like every European Western countries, the rich boss of big companies, the finance, etc. works well. They have no rules, no boundaries, while working people and those not having the chance to work have a quite difficult life.